Szanowni Państwo, witam, naprawdę serce się raduje, że jesteście tutaj, by być solidarnym z księdzem Olszewskim. Znamy list, który wysłał z więzienia. Dramatyczny sposób, w jakim się zajmują aresztantem, jest po prostu wyjęty z rodem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To jest coś niebywałego. To jest coś, do czego nie możemy, na co absolutnie nie możemy się zgodzić. To jest coś, co musi wzbudzić w każdym Polaku, bez względu na opcję polityczną, opór. Bo te służby, którym się pozwoli raz bezkarnie tak postępować, one pójdą dalej. Na razie paznokci nie wyrywają. Na razie w zimnej wodzie nie stawiają w mróz. Na razie nie torturują w sposób, jaki torturowali podczas stalinowskiej nocy w Polsce. Na razie tego nie robią. To jest próba. Te prześladowania, które spotkały księdza Olszewskiego, w moim głębokim przekonaniu, to jest próba złamania naszego kapłana, złamania jego charakteru, pokazania, że jest nikim, że w ich rękach on jest nikim i ma się im podporządkować. Ja głęboko wierzę w to, że tak się nie stanie. Siła wiary jest ogromna. Jest ogromna i ona daje nadzieję na to, że kapłan się nie złamie. Ale z pewnością taki jest cel. Złośliwy, podły. Chcą księdza złamać. Chcą wymusić na nim zeznania, które będą wygodne prokuraturze. Szanowni Państwo, pan Nowak jest na wolności. Pan Gawłowski jest na wolności. A jeden z tych... Grodzki też. Grodzki też. Który... Przeciwko któremu zeznaje kilkaset osób, jest na wolności. A jeden z tych prominentnych peowskich dygnitarzy prosto z celi pojechał do Brukseli. Natomiast kapłana, który tworzy dobro, kapłana, który się opiekuje słabymi, poszkodowanymi, on jest aresztowany za to, że zbudował ośrodek, za to, że dostał dotację na budowę tego ośrodka, a nie powinien według tej władzy dostać. To jest po prostu haniebne, co ta władza robi. Ona chce pokazać Kościołowi również, że nie liczą się z duchowieństwem, że nie już mówił Tusk, że nie będzie klękał przed biskupami. A teraz aresztował, to jest papierek lakmusowy, jak my zareagujemy. To jest papierek lakmusowy, jeśli nie zareagujemy, to oni pójdą dalej. Ja mówiłem kiedyś, że w tej walce, która się toczy o Polskę, w tej walce, która się toczy o naszą niepodległość, bo ona nie jest dana raz na zawsze. Nie jest. I w tej walce my, którzy kochamy Polskę, my, którzy chcemy jej suwerenności, my, którzy jesteśmy gotowi na wszelkie ofiary po to, żeby ona była niepodległa, bo nasi przodkowie o to walczyli, bo mój wuj zginął, bo mój dziad siedział w łagrze za niepodległą Polskę i pewnie wielu, wielu z was tak jest. My mamy obowiązek przed naszymi przodkami bronić tej Polski, wolnej, suwerennej. I musimy być gotowi na ofiary. I to jest jedna z pierwszych ofiar. Był Kamiński, był Wąsik, teraz jest próba z księdzem. Próba zrobienia z niego aferzysty. Próba, jeszcze raz powtórzę te słowa, to jest próba zrobienia z niego aferzysty. To jest człowiek, który oddany jest bliźniemu, który kocha człowieka, który idzie za Chrystusem, stara się być, Chrystus dla niego jest wzorem i on chce pomagać ludziom.
Natomiast takiego człowieka chce się złamać, chce się pokazać. Nie pomagajcie, nie róbcie nic, bądźcie konsumentami. Taka jest rzeczywistość. W tej chwili w takiej rzeczywistości żyjemy. Dziękuję, że przyszliście. Naprawdę, z całego serca. To jest akcja, która się zrodziła dzisiaj rano po przeczytaniu tego listu. Ja dostałem mnóstwo na maila informacji i na Messengera. Przeczytaj, Adam, przeczytaj, Adam, przeczytaj. I przeczytałem. I byłem tu rano. I wezwałem was. Dziękuję, że jesteście. Bo w nas jest siła, ja w to głęboko wierzę. Ta władza nas nie złamie. Ta władza nas nie ma prawa złamać. Bo za nami jest Bóg i Polska. To są dwie najważniejsze sprawy. Mamy bronić krzyża. Wzywał nas do tego Ojciec Święty Jan Paweł II. I to nie jest pusty frazes bronić krzyża. Nie jest pusty, to jest właśnie taki moment, jak ten, teraz, tu, jest atak na kapłana. To trzeba to widzieć absolutnie w szerszej perspektywie. To nie chodzi tylko o tego jednego duchownego. To jest próba obrzydzenia, która trwa od wielu, wielu lat. To jest próba obrzydzenia Kościoła. Próba obrzydzenia. I chcą pokazać, że nawet w tym pięknym poświęceniu, jak ci kapłani każdego dnia, w tysiącach parafii niosą swoim parafianom pomoc, to chcą pokazać, że ta pomoc też jest ubrudzona. Ubrudzona interesem człowieka, który ją prowadzi. Oni chcą to nam powiedzieć. Natomiast naszym obowiązkiem jest bronić tych kapłanów. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję. Na pewno nie jest to nasza ostatnia demonstracja. Na pewno nie zatrzymamy się. Będziemy różne akcje organizować. Uwierzcie mi, jestem stary podziemniak, nie z pierwszej łapanki. Naprawdę. Będziemy organizować. Nie ustąpimy, dopóki kapłan nie wyjdzie na wolność. Dopóki kapłan nie wyjdzie na wolność, my nie ustaniemy. Dziękuję wam serdecznie. Bronić księdza Michała! Bronić księdza Michała! Uwolnić księdza Michała! Uwolnić księdza Michała! Uwolnić księdza Michała! Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie wielkiej modlitwy. Bardzo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie wielkiej modlitwy. To jest nasz teraz tylko kilkaset osób, może tysiąc, ale będą nas niedługo liczne tysiące. Będziemy tutaj, będziemy w innych miejscach, wszędzie tam, gdzie jest atak na Polskę, wszędzie tam, gdzie jest atak na katolicyzm, wszędzie tam, gdzie jest atak na naszą narodową tożsamość. Ta siła, którą dzisiaj państwo pokazaliście, ona wzmacnia księdza Olszewskiego, ale on swoim działaniem, swoją odwagą, swoim poświęceniem wzmacnia każdego z nas. Bo przecież mamy świadomość, jak bardzo brutalne są te tortury, które go dotknęły. Mamy świadomość, jak bardzo brutalna jest ta niesprawiedliwość, która go atakuje. Mamy świadomość, jak brutalne są te wypowiedzi rządu, ale też i tych, którzy rząd nieustannie popierają. Tych, którzy są narzędziem nie rządu, tylko tego sowieckiego aparatu, który ma niszczyć dzisiaj Polskę, który nie wątpi, że trzeba zlikwidować państwo, naród
religię i naszą tożsamość. Ksiądz Olszewski swoim cierpieniem, swoim poświęceniem reprezentuje nas wszystkich. To on jest teraz człowiekiem, którego będziemy przez cały czas wspierali, którego będziemy przez cały czas bronili, którego będziemy cały czas rozumieli wielkie jego poświęcenie. Bardzo dziękuję za tę obecność i chcę prosić, żebyśmy się spotykali codziennie. Żebyśmy się spotykali codziennie o 20:00. Może nas być tutaj 10 osób, a może być 10 tysięcy. Ale musimy tutaj być. Musimy tutaj być. Nie możemy pozwolić, by ksiądz Olszewski był sam. Nie możemy pozwolić, by był torturowany. Nie możemy pozwolić, by był nieustannie prześladowany. Nie możemy pozwolić, by on jako Kościół Polski był traktowany tak, jak Sowieci traktowali Kościół. Tak jak Sowieci, tak jak Niemcy, tak jak wszyscy ci, którzy chcieli zniszczyć naszą tożsamość. Dlatego też raz jeszcze dziękuję Państwu dzisiaj za obecność i proszę, jutro spotykamy się o 20:00. Z Panem Bogiem!